Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w świątyni, jak również tych z Państwa, którzy łączą się za pośrednictwem łączy internetowych i będą słuchaczami dzisiejszego koncertu. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać w drugim dniu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku. Chciałbym również przypomnieć, że koncerty w ramach festiwalu, konkurs młodych organistów, który odbywa się w trakcie trzeciej edycji naszych wydarzeń tegorocznych, odbywa się przy współpracy z Fundacją PZU, z Lasami Państwowymi, z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. A współorganizatorami festiwalu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Sanoku oraz firma realizująca streaming koncertów Ars Sonora. Serdeczne podziękowania składam ponownie gospodarzowi tego miejsca, ojcu gwardianowi Bartoszowi Pawłowskiemu, jak również proboszczom parafii, w których odbędą się pozostałe koncerty. A więc parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku i parafii sąsiedniej Przemienienia Pańskiego. Szczególnie dziękuję sponsorom, którzy włączyli się w organizację festiwalu: Paspol, Royal Palace, Herb, Transprzęt, Konsylium, Forga, EAE Elektronik, SPGK oraz panu Mirosławowi Balczarowi, a także naszym patronom medialnym: Telewizji Polskiej Kultura, Telewizji Polskiej Oddział III w Rzeszowie, a także portalom eSanok, iSanok, Podkarpacie 24, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela, Radio Via, Telewizji Obiektyw, a także Polskiemu Centrum Informacji Muzycznej POLMIK. Zapraszam teraz pana dyrektora artystycznego, profesora Piotra Rojka, który przedstawi Państwu dzisiejszą artystkę oraz program dzisiejszego koncertu. Drodzy Państwo, jest mi niezwykle miło Państwa gościć w imieniu organizatorów na trzecim Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku. Witamy również wszystkich gości, którzy zgromadzili się z nami za pomocą łączy internetowych. Jesteśmy wdzięczni patronom honorowym w postaci osób oraz instytucji następujących: minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, poseł na Sejm dr Piotr Uruski, poseł na Sejm Piotr Babinec, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal, starostwo powiatowe w Sanoku, urząd miasta Sanoka oraz pani dr Monika Brewczak, radna sejmiku podkarpackiego. Proszę Państwa, dzisiaj przed nami wybitna organistka litewska Dalia Jatautaitė, którą bardzo serdecznie witam, powitajmy artystkę wielkimi brawami. Dla tych z Państwa, którzy nie mają przed sobą książeczek programowych, w kilku słowach chciałbym przypomnieć, że pani Dalia Jatautaitė rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku już 6 lat. Ukończyła Akademię Muzyczną w dwóch specjalnościach: fortepian oraz organy. Po ukończeniu studiów brała udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez najsłynniejszych organistów na świecie. W roku 1995 z wyróżnieniem ukończyła także studia muzyki kościelnej w Grazu w Austrii. Dalia Jatautaitė koncertuje i uczestniczy w przeróżnych festiwalach na Litwie oraz w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Filipinach, Rosji. Dokonała bardzo wielu nagrań zarejestrowanych przez Radio Litewskie. Obecnie prowadzi zajęcia organowe w Konserwatorium Kowieńskim. Jest również kierownikiem Centrum Muzyki Kościelnej. W repertuarze artystki niezwykle ważne miejsce zajmuje litewska muzyka organowa i taka też muzyka między innymi dzisiaj zabrzmi w murach naszej świątyni. A proszę Państwa, co usłyszymy? Koncert rozpoczną trzy kompozycje Johanna Sebastiana
Bacha. Będzie to preludium i fuga E-dur oznaczona w katalogu dzieł kompozytora pozycją 566. Następnie chorał von Gott will ich nicht lassen oraz koncert D-moll BWV 596, który jest, można powiedzieć, parafrazą, transkrypcją utworu słynnego Antonio Vivaldiego. Ale może najpierw słów kilka o preludium, czy inaczej tokacie i fudze E-dur, czasem też określanej C-dur BWV 566. To dzieło wybitne, dzieło napisane prawdopodobnie podczas 4-miesięcznego pobytu kompozytora w Lubece lub później zimą w latach 1705-1706. Składa się z 5 części i jest wczesnym dziełem wielkiej formy. Jego kompozycja przypomina preludia innego kompozytora, którym Bach był zauroczony, Dietricha Buxtehudego. To właśnie do tego kompozytora Bach odbył pieszą pielgrzymkę, którą przedłużył samowolnie, narażając się po powrocie na więzienie. Ale chyba było warto, skoro zaowocowało to niezwykłymi przemyśleniami Johanna Sebastiana i powstaniem wielu wspaniałych kompozycji, właśnie między innymi tokaty E-dur BWV 566. Pierwsza część utworu to naprzemienne kadencje manualowe i pedałowe z gęstymi zawieszonymi akordami. Druga to niezwykła fuga z dużą ilością powtórzeń w kręgu kwint. Część trzecia to krótki rozkwit, bardzo improwizacyjny, zakończony jeszcze krótszą kadencją pedałową, przerywaną 9-głosowymi akordami. Czwarta część, utrzymana w metrum czy czwarte, to druga fuga z rytmicznym tematem, nieco przypominającym temat pierwszej fugi, a zaraz po niej następuje piąta, zarazem ostatnia część otwierająca się pedałem solo. Johann Sebastian Bach również dokonał transpozycji tego utworu do tonacji C-dur, oznaczonej numerem 566a, ponieważ organy strojone w dawnych czasach miały strój nierównomiernie temperowany i dla niektórych brzmiało nieco ostro, z bardzo ostrym dis, jak to określają źródła. Istnieją różne nagrania, zarówno wersji E-dur, jak i wersji C-dur. Wersja C-dur głównie na instrumentach historycznych istnieje w wykonaniu m.in. Tona Kopmana na organach Schnitgera, czy nagranie Marie Claire Alleu na organach Silbermana w katedrze we Freibergu. Wersja C-dur jest obecnie znana z rękopisów Tobiasza Krebsa albo Petera Kellnera. Preludium chorałowe von Gott will ich nicht lassen należy do cyklu 18 preludiów chorałowych z tak zwanego okresu lipskiego, a zatem napisane przez Bacha w ostatniej dekadzie, czyli między rokiem 1740 a rokiem 1750. Utwory tworzą zbiór wielkoformatowych preludiów chorałowych utrzymanych w różnych stylach, nawiązujących do poprzednich stuleci, które Bach stopniowo doskonalił w trakcie swojej kariery. Stanowią one szczyt twórczości sakralnej przeznaczonej na organy solo. Uważa się, że wczesne wersje prawie wszystkich preludiów chorałowych pochodzą z lat 1710-1714, kiedy Bach pełnił funkcję nadwornego organisty, koncertmistrza, dyrektora muzycznego w Weimarze na dworze księcia saskiego Wilhelma Ernsta. W wyniku zachęty księcia, pobożnego, luterańskiego, miłośnika muzyki, Bach rozwinął świeckie oraz liturgiczne dzieła organowe we wszystkich formach w okresie, który miał być jego najbardziej produktywnym dla kompozycji organowych. Jak wspomina w nekrologu jego syn Karl Philipp Emanuel Bach, cytuję: rozkosz jego łaski w jego grze sprawił, że spróbował wszystkiego, co możliwe w sztuce. Tutaj również napisał większość swoich dzieł organowych.
Koniec cytatu. Za czasów Bacha w Weimarze organy kaplicy zostały znacznie ulepszone i powiększone, zajmując część loftu na wschodnim krańcu kaplicy tuż pod dachem. Instrument miał dwie klawiatury ręczne oraz jedną klawiaturę nożną. Wyposażony był w kilkanaście głosów oraz rząd strojonych dzwonów specjalnie na życzenie Bacha. Jest bardzo prawdopodobne, że skomponowane wówczas duże preludia chorałowe pełniły funkcję ceremonialną podczas nabożeństw w kaplicy dworskiej. Von Gott will ich nicht lassen. Nie opuszczę Pana. To chorał przeznaczony na organy z cantus firmus w głosie pedałowym. Ozdobny czy częściowy akompaniament klawiszowy wodzi z początkowych nut hymnu i oddzielnego motywu radości, który przenika utwór znakomicie, wijąc się nad i wokół melodii chorału, jak luksusowa girlanda. W pedale tenorowym słychać tylko cztery wersy cantus firmus, a preludium chorałowe kończy się ponadczasową kodą z punktem pedałowym, być może ilustrującym ostatnie wersy hymnu. Po śmierci zostaniemy pogrzebani, gdy zaś zaśniemy, obudzi nas Bóg. I proszę Państwa, ostatni z tryptyku bachowskiego utwór to koncert d-moll BWV 596, jeden z koncertów Bacha, wspaniały, prezentujący ogromne możliwości instrumentu, gdzie Bach wzorował się na utworach Antonia Vivaldiego, tak zwanego rudego księdza, słynnego kompozytora, ale i mnicha, który był znany z tego, że odprawiając nabożeństwo uciekał sprzed ołtarza i wszyscy zastanawiali się dlaczego. No, niektórzy dopatrywali się jakiejś utajnionej choroby, a tymczasem Vivaldi znikał na chwilę w zakrystii po to, żeby zapisać motyw do nowej kompozycji, obawiając się, że po odprawieniu nabożeństwa ten motyw już mu ucieknie. I tak powstało wiele bardzo ciekawych utworów, utworów ponadczasowych Antonia Vivaldiego, między innymi wszyscy znamy i pamiętamy choćby Wiosny Vivaldiego, czy w ogóle cykl cały, Cztery pory roku. Bach był zafascynowany tym kompozytorem do tego stopnia, że postanowił zaadoptować utwory Vivaldiego na organy. No, proszę Państwa, no wtedy to było w bardzo dobrym tonie. Nie było kompozytora, dobrego kompozytora, znaczącego kompozytora, który nie podejmowałby się kopiowania. No, dzisiaj mamy nieco inne czasy. Myślę, że Bach mógłby być oskarżony o plagiat. A zatem te trzy przepiękne utwory Johanna Sebastiana Bacha, ostatnio Bacha, Vivaldiego, zabrzmią podczas dzisiejszego koncertu. A następnie litewski kompozytor Józas Nowialis, inaczej Józef Nowialis, który żył i tworzył na Litwie. Żyjący większą część swojego życia w Kownie, był litewskim kompozytorem, organistą, dyrygentem churalnym i pedagogiem. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny. Podstaw muzyki uczył się u miejscowego organisty. W 1884 dzięki wsparciu finansowemu hrabiego Józefa Tyszkiewicza wyjechał do Polski, żeby studiować w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Grę organową w klasie Jana Śliwińskiego ukończył w roku 1889. Następnie rok studiował kompozycję u Zygmunta Noskowskiego. W roku 1891 wyjechał do Kowna, gdzie otrzymał posadę organisty i chórmistrza w kowieńskiej katedrze. Stanowisko to piastował do końca życia. Komponował głównie muzykę religijną, instrumentalną, wokalną i wokalno-instrumentalną, obejmującą 13 mszy, 23 motety, hymny, psalmy, inne utwory liturgiczne. Dziś posłuchamy jednej z kompozycji zatytułowanej Gebet. Następnie przeniesiemy się w świat Mikołaja Czurlionisa, innego znakomitego kompozytora litewskiego, żyjącego
w latach 1875 do 1911. Nie tylko był litewskim kompozytorem, ale także malarzem i grafikiem, określany jako najwybitniejsza postać kultury litewskiej przełomu XIX i XX wieku. Jego dorobek artystyczny, który powstał w przeciągu zaledwie dekady, miał ogromny wpływ na sztukę i kulturę Litwy, gdzie uznawany jest za narodowego wieszcza. Artysta był czołowym przedstawicielem środkowo-europejskiego symbolizmu, uznawany również za jednego z prekursorów abstrakcjonizmu i surrealizmu. Był równie nowatorskim kompozytorem, co malarzem. Starał się przy tym dokonać syntezy malarstwa i muzyki. Nadawał obrazom tytuły muzyczne, przenosił muzyczne struktury na płótno, szukał wizualnych odpowiedników dla muzycznych form, jak polifonia, kontrapunkt czy tempo. Twierdził, że, cytuję, nie ma granic pomiędzy sztukami. Muzyka łączy poezję i malarstwo, ma swoją architektonikę. Malarstwo może posiadać takąż architektonikę jak muzyka i w farbach wyrażać dźwięki. W czasie swojego krótkiego życia skomponował około 400 utworów muzycznych, w tym dwa poematy symfoniczne, kwartety smyczkowe, namalował także około 300 obrazów. Poza tym pisał też wiersze, poematy, prozą, pozostawił po sobie ponad 250 listów. Niemal wszystkie jego obrazy znajdują się w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki imienia Czudlnisa w Kownie. A dziś usłyszymy dwa utwory Mikołaja Czudlnisa, Fuga Kyrie Eleison oraz dwa preludia jako cykl. I proszę Państwa, dzisiejszy koncert zwieńczy czwarta sonata B-dur z opusu 65 numer 4 znanego, myślę, nam wszystkim kompozytora Feliksa Mendelssohna, twórcy między innymi Marsza Weselnego, który na pewno wszyscy znamy, ale równie popularna w kręgu organowym jest czwarta sonata B-dur, dzieło czteroczęściowe, dzieło wybitne. Dzieło, które wcześniej miało odsłonę jako poszczególne utwory autonomiczne, jako voluntary. Dlatego, że w 1845 roku Mendelssohn podpisał umowę z londyńskim towarzystwem muzycznym, na którego zlecenie miały powstać utwory. Ponieważ tradycją jeszcze w XIX wieku w Anglii było komponowanie krótkich form, tytułowanych często voluntary, taką formę, taką koncepcję również przyjął Felix Mendelssohn. I w pierwszej wersji powstało szereg takich właśnie voluntary, które nie były zgrupowane w żadne inne większe formacje. W momencie, kiedy kompozytor oddał rękopis, pomyślał, że warto byłoby przekonstruować te luźne właśnie utwory, niepowiązane voluntary i stworzyć sonaty. No, ale tutaj wkraczają prawa autorskie, zatem zwrócił się listownie do Londynu, do Towarzystwa Londyńskiego, do zleceniodawcy z zapytaniem, czy nie widzieliby przeszkód, aby wykorzystał te utwory pierwotne, voluntary, nieco przekomponowując, nieco zmieniając konstrukcję, formę, aby powstały z tego sonaty. Otrzymał odpowiedź pozytywną i w taki oto sposób powstało 6 sonat z opusu 65 Feliksa Mendelssohna. Proszę Państwa, słuchamy Johanna Sebastiana Bacha, preludium, a raczej tokaty i fugi E-dur 566, następnie preludium chorałowego von Gott i Schwil Nicht Lassen, oznaczone w katalogu dzieł kompozytora pozycją 658, koncert d-moll transkrybowany z dzieła Antonia Vivaldiego, BWV 596, następnie dwóch litewskich kompozytorów, Juozasa Naujalisa, Gebet, Mikołaja Czudlnisa, Fuga Kyrie Eleison oraz dwa preludia, a na zakończenie dzisiejszego koncertu Feliksa Mendelssohna czwartą sonatę B-dur, opus 65, numer 4, które składa się z 4 części: Allegro con brio, Andante religioso, Allegretto oraz Allegro maestoso e
piwacze. Thank you.
Thank you.
Brawo dla Państwa, Adela Tautajte z Litwy, z Kowna. Drodzy Państwo, to był finał naszego koncertu. Bardzo serdecznie zapraszamy jutro o godzinie 19:00. Przenosimy się do Fary, do kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku, a więc nieopodal, gdzie o godzinie 19:00 grać dla Państwa będzie Krzysztof Lukas, kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej imienia Króla Szymanowskiego w Katowicach. Wśród utworów nie zabraknie takich kompozytorów jak Edward Elgar, Gaetano Valerii, oczywiście Johann Sebastian Bach, Georg Böhm oraz dwóch polskich kompozytorów, Mieczysław Surzyński, Konstanty Gorski. Drodzy Państwo, do zobaczenia. Kłaniam się Państwu. Dziękuję Państwu przybyłym dzisiaj do naszej świątyni oraz obecnym dzięki łączom internetowym. Dziękuję bardzo firmie Ars Sonora za transmisję. Do zobaczenia. Do jutra.